Nebudete nosem mě zamluzal, mluvím o tom, jaký je ten super fajný, jaký super fajný řeč, může zrobit moje super fajná firma dla vás, jaký mám zpravdu klientů. Zamiast tego powiem vám o czymś bardzo ważnym, mianowicie o odpadach atomowych. Taka beczka zawiera odpady, których nasza cywilizacja produkuje bardzo dużo. Średni połowiczny czas rozpadu odpadów w takiej beczce to jest około 17 tysięcy lat. Co możemy z tym zrobić? To są różne podejścia. Możemy tak jak na przykład Włosi oddać te odpady mafii włosko-izraelsko-rosyjskiej, która zakopie je na plaży i skazi w ten sposób plażę na dziesiątki tysięcy lat. Albo możemy po prostu zakopać je w pewnym miejscu i oznaczyć, gdzie to sobie leży. W populacji szacuje się, że standardowo rodzi się około 7% psychopatów i socjopatów, więc zakładam, że większość z Was na sali wybrała raczej opcję tą drugą. Czyli zakopmy to gdzieś, żeby nikt tam nie właził przez najbliższe tysiące lat. No to teraz pytanie do Was, w jaki sposób oznaczylibyście to miejsce, gdzie leżą odpady radioaktywne, zakładając, że coś, jakaś cywilizacja za kilkadziesiąt tysięcy lat będzie miała zrozumieć ten komunikat. Nie wchodź tutaj, nie zbliżaj się. Jak byście to oznaczyli? Zbliż się tutaj. Zbliż się tutaj, no ale jak byś to powiedział? No bo powiedział albo pokazał, żeby coś pokazać, jakiś znak na przykład, ludzka kora wzrokowa na drugiej warstwie tutaj z tyłu wykrywa krawędzie, na trzeciej warstwie z krawędzi budowane są wyższego rzędu symbole, więc to coś musi mieć korę wzrokową warstwową. Być może to coś będzie widziało turbulencję powietrza, tak jak chorzy psychicznie malarze niektórzy malują turbulencję powietrza, nawet o tym nie wiedząc. Dwa lata temu okazało się, że to są dokładnie tak wygląda powietrze. Więc jak przekazać informacje do przyszłej cywilizacji? Nie mam pojęcia, czy ta cywilizacja będzie jak dr Manhattan, wydaje się film? Polecam ten bardzo fajny film pod tytułem... Jak to jest tytuł? Co? Tak, włączmy. Polecam film. Dr Manhattan był siedmiowymiarowym bytem energetyczno-informacyjnym i akurat promieniowanie rozpadu atomowego zaburzało jakby tachiony, które dają poczucie upływu czasu. Ewentualnie być może nasza cywilizacja pójdzie zupełnie w innym kierunku. Nie mamy pojęcia, co za 17 tysięcy lat się z nami stanie. Być może będziemy chcieli pokazać tym ludziom, czy czemukolwiek, żeby nie właziło tutaj, nie robiło sobie świątyni w tym miejscu, gdzie składujemy odpady radioaktywne. Więc jak przekazać im informacje na ten temat? Więc taka informacja musi przede wszystkim przetrwać te dziesiątki tysięcy lat, musi dać się znaleźć, musi być zrozumiała i muszą uwierzyć w to, że jest to prawda. Jak rysujemy tam czachę, odstraszymy ludzi rysującym czachę? Nie, ja mam czachę na koszulce, byłem przeszczęśliwy z tego powodu, że mam czachę na koszulce, to mnie nie odstraszało. Tak? Więc co z tym zrobić? Więc okazuje się, że są ludzie, którzy się zastanawiają nad takimi problemami. Jest grant przydzielony jednemu uniwersytetowi USA, gdzie chodzi o to, żeby zbudować megalityczne budowle z betonu, który wytrzyma kilkadziesiąt tysięcy lat, żeby z daleka mówić, uciekać stąd, tu się dzieje coś bardzo złego. Obrzydliwe igły, które wystają z ziemi. Obrzydliwe jakieś mury. Coś, co z zewnątrz będzie wyglądało, jak miało takie kolce. I to coś będzie na powierzchni tego cmentarzyska odpadów radioaktywnych. To jest jedno z podejść. Ja wyznaczę coś takiego na tysiąc lat do przodu. Ale dobrze. Nie o tym chciałem dzisiaj mówić, oczywiście, jak mawia wuj, bo nie będziemy się rozwiązywać tych problemów, tylko coś naprawdę ważnego, czyli jak pisać czytelny kodzik. Więc ja od 13 lat zarabiam na życie poprzez programowanie, od 7 lat prowadzę firmę, szkolę doradczą, gdzie spotykam się i moi trenerzy spotykamy się w sumie z około 1500 różnymi programistami w ciągu roku. I moja taka generalna meta obserwacja jest taka, że to są trzy typy programistów na świecie, programistek. Ci, którzy mają dobre poczucie stylu, ci, którzy mają złe poczucie stylu i ci, którzy w ogóle nie rozważają pojęcia stylu. Ich mózg nie rozważa tego pojęcia, po prostu. Ci drudzy nie są jeszcze straceni, ich mózg rozważa pojęcie stylu, tylko że źle, czyli inaczej niż ja. Ale da się go wyuczyć, żeby rozważał to dobrze. Najgorsze jest z tymi trzecimi. Spójrzmy do środka głowy takiego osobnika. Co może mieć w głowie? Co tam sobie siedzi? Jesteście, patrząc po waszych twarzy, czaszkach bardzo młodzi, więc pewnie nie kojarzycie kart perforowanych, które się wkładało do komputera od RAM, gdzie słuchaliśmy po ludzku wymagania biznesowe i dziurkowaliśmy dziurkacze, żeby nikt tego nie zrozumiał, będzie zakodowane, zeszyfrowane, tylko ja będę rozumiał, co tam jest naciskane. I jak sobie czasem oglądam kodzik, gdzieś tam robiąc audyty,
to bardzo podobnie wygląda. Weźmy sobie przykład. Jak byście rozwiązali taki problem? Liczymy prawdopodobieństwo zajścia dwóch zdarzeń niezależnie. Było w szkole prawdopodobieństwo? Mamy P1 i P2 i chcemy policzyć, że zajścia jest niezależne. Prawdopodobnie wy w swoich projektach liczycie jakieś parszywe algorytmy, które robią scoring behawioralny, żeby wciskać reklamy ludziom i tak dalej, więc wtedy takie rzeczy gdzieś tam liczyć. Jak policzyć takie prawdopodobieństwo? Godzie? Pomnożyć, bardzo dobrze. Nie wiem, czego spodziewaliście się na konferencji w Streamu. Trzeba to pomnożyć. To jest teraz tylko. Ale jakiego typu będzie probability? Czego byście użyli w Java czy w C-Sharp? Jakiego typu? Co? Integer. Double, float, decimal, big decimal, różnie. Powiedzmy, że użyłem double. Dlaczego double? Bo tak pani w szkole uczyła. Nie myślę nad tym zbyt wiele, po prostu sobie ze Stack Overflow opiewałem jeszcze wcześniej. Ale to nie jest koniec tej smutnej historii, bo trzeba napisać tak zwany kodzik defensywny wcześniej, czyli trzeba sprawdzić, czy na pewno P1 i P2 również nie jest nulem, czyli należy do przedziału 0,1, ale do domkniętego czy otwartego? A to się zobaczy tam w testach, który nie wyjdzie. Tutaj założyliśmy, że akurat będzie z jednej strony domknięty, z drugiej nie, tam nie ma tak. Ale bardzo często w biznesie oni mylą prawdopodobieństwo z częstotliwością albo wyrażają prawdopodobieństwo procentowe, więc być może ta wartość jest podana w trybie procentowym, wtedy moment może wreszcie gdzieś jakiś singleto, tam się dowalimy sobie, żeby się popisać. To samo z P2 trzeba to sprawdzić. Następnie metodą kopiego pasty rozsmarujemy ten kodzik po całym naszym systemie, prawda? Później przyjdzie super senior developer i zada ci trudne pytanie. Kto cię uczył, kto cię robił, skąd ty dojeżdżasz? I potrójny motywator. Ja w liceum miałem matematyka, która nas tak motywował. I senior zamknie ten kodzik smutny w utilsa. Tak? Util jest bardzo fajny, bo util schowa kodzik defensywny, to jest plus. Schowa wiedzę dziedzinową, czyli wzór, to jest plus, ale wciąż w util się zostanie ten typ double. A jak się okaże, że od double będzie lepszy long, to nie wiem, czy wiecie, jak długo wasz procesor mnoży double, jak długo longi. Core to duo i w górę wszystkie procesory longa mnożą w dwóch typach procesora. Że w Intelu chłopaki powiedzieli mi, że w trzech, to zależy jak liczyć, FSB schodzące, spadające, to reklama mówi, że w dwóch, ale prawdopodobnie w trzech. Nie jest to ważne, tak do końca. I lepiej robić to na longach, a jeszcze lepiej na longach 6, bo wtedy się do omega też trzeciego poziomu, tam 6 dziurek się zapycha i szybciej procesor to mnoży. I wtedy musiałbym sobie to zamienić na jakieś inne rzeczy. Jak to zamienić? Refaktoring nie pomoże. Więc używając perla, taki język, przerujemy cały kodzik Java czy C-Sharp, wszystkie pliki, wszędzie gdzie było double i jak się rejestruje z magicznym dodatkiem, zrobimy wtedy inta. Będzie super fajnie. Dobrze, a jakby to zrobił programista obiektowy? Programista obiektowy powiedziałby, że zaszło zdarzenie pierwsze i zdarzenie drugie. W C-Sharpie tu się z wielkiej litery pisze. Dlaczego? W środku zdania czasownik z wielkim, nie wiem, zapytajcie ich, to nie jest nowe zdanie, nowe zdanie jest po kropce i spacji. To jest nowe zdanie, to jest ten w środku zdania, podmiot, orzeczenie, dopełnienie. No ale dobra, z małej czy z wielkiej, zaszło zdarzenie pierwsze i drugie, tak? Jak jest wzór, nie wiem, to wiemy, poda end. Jak jest reprezentacja wewnętrzna, czy decimal, czy int, nie wiem, nie obchodzi mnie to. Czym jest P1? Na przykład statyczna metoda fabrykująca, która z procentów, czymkolwiek to nie było, zamieni mi na jakąś reprezentację wewnętrzną, robiąc walidację i tak dalej. Oba te kodziki robią dokładnie to samo, prawda? Który wolicie? Zrobię. Oczywiście, że chyba, że jesteście sabotażystą, gdzieś tam i chcecie pomóc firmie, żeby upadło, no to możemy. Ten pierwszy kodzik ma taki problem, że siada jakiś smutny człowiek do niego, gapi się w to przez pół godziny, razy sam projekt, który trwa parę lat, to są konkretne Mendays, on siedzi i dekoduje, co to jest zakodowane. Tak jak z tych wydziurkowanych kart, prawda? Dekoduje, to są pieniądze bardzo konkretne. Czy to działa wolniej? Nie wiem, jak docnet, ale Java ma bardzo agresywny inlining, czyli to metoda to robi inline, to nie będzie wcale na stosie odłożenie adresu powrotu i tak dalej. To może być tanio wykonane już na wirtualnej maszynie. Mamy tutaj taki zapach w kodzie, na blogarskach zwany też smrodkiem w kodzie, taki smrodek primitive obsession, obsesja tematów prymitywnych. Bo ci programiści, co nie mają poczucia stylu, to nie mówią, ale po co tą klasę tworzyć, po co mi ta klasa, po co to tyle klas?
Czyli jestem w języku klasowym, ale nie będę tworzył klas. Będę maila sobie zrobię i będę wszystko w jednej klasie. Okej, okay, to są różne poczucia estetyki. Ale inny przykład. O teście zaraz powiem. Do czego prowadzi taki kod? Po pierwszej fazie 3 miesięcy radosnej twórczości pojawia się nawet smutne utrzymanie. W takim sypiastym kodzie chcą się bawić tylko najtwarsi, najtwarsi psychicznie programiści. Oni mają moc, to stoimy po prostu w szafie i nie zaczynamy się plękać. Na rozkaz klientów pytają tylko, jak długo? I później firma się dziwi, dlaczego programistów traci, dlaczego się zwalniają, idą gdzieś dalej. Bo syp jest w kodzie i wtedy HR mówi, jaki syp, przecież szukamy, co wiesz. Przecież literki to są literki, ja nie rozumiem, jak to literki mogą być krzywe, literki to są literki. To nie jest Monty Python, to są realne cytaty, które ja słyszę za jakiś czas rozmawiając tam o problemach różnych. Syp w kodzie, nie rozumiem, o co chodzi. Zobaczmy sobie ten test, co robi ten test. Możecie mi powiedzieć w ciągu 10 sekund, co robi ten test? Nie skupiałbym się na nagłówku metody, gdyż nagłówki metod kłamią, tak samo jak komentarze. Prawdziwa prawda jest w kodziku, prawda? Trzeba odkodować. Ten test ma tak zwany szum informacyjny. Jest tutaj bardzo, bardzo wiele nieistotnych dla hipotezy testowanej linii, które powodują tylko to, żeby null pointer mi nie poleciał gdzieś tam. Co robi ten test? Dokładnie to samo podpowiem. Masz dane zamówienie z jakimś produktem Gizmo. Producent nie jest ważny dla tej hipotezy, tylko ukrywam to. Adres dostawy nie jest ważny dla tej hipotezy, ukrywam to. Kiedy to zamówienie zatwierdzą, wtedy jest takie i owakie. Czytam tutaj proza, gdybym są kropki i nawiasy, dałoby się wyczytać. Nowoczesne sexy języki, tak jak Scala, Groovy, Ruby. Tam się do pewnego momentu nie pisze kropki i nawiasy, bo to fajnie później się czyta. Co jest parametrem, to jest metodą, nie wiadomo. Ale tak jak czyta się fajnie. To jest oparte na dwóch prostych wzorcach. To jest assemblera zwany błędnie też builderem, gdzie mam given order, zwraca mi assemblera, błędnie zwanego też builderem często. I tam sobie dodaję coś. To, czego ja dodałem, jest ustawione domyślnie tak, żeby działało, nie było ruli, to nie jest dla mnie istotne w tym teście. Kiedy zamówienie zatwierdzę, when order bierze assemblera i zbuduj mi to, co tam masz, ustawia pole i zwraca. I teraz na obiecie testowanym na zamówieniu woła metodę zatwierdź się. Ta metoda coś tam sobie robi dalej. To nie jest anemiczna entity, obiekt w rozumieniu obszar klienta. Ma metody biznesowe, tak? Obiekty mają metody, bo to są. Cokolwiek uczą was tutoriale Java czy .NET-a, o encjach, encja to jest obiekt, może być metody biznesowe. Tak to było od lat 70. wymyślone. I dalej, ten order na obiekcie testowanym wrachuje go tak zwanym assert objectem, czyli mam wysoko poziomowym kasetem. To znaczy, nie w środku, w implementacji, ale na poziomie hipotezy testowanej posługuje się wyższego rzędu testami. Czy jest submitem? Co znaczy submitem? Może sprawdzam pole, status, może datę, może bardzo wiele różnych rzeczy. Nie obchodzi mnie to na tym poziomie. Jest tam pewne wymaganie. Tutaj myślę bardziej deklaratywnie, a nie imperatywnie. Nie wydaje mu rozkazów get status czy get date. Nie jest ważne, jaki jest status. Ja preferuję. Chciałbym, żeby było submitem. Jak to się dzieje? Nieważne. To assert object będzie to ukrywał pod spodem. I zobaczcie, co ja to teraz osiągam. Osiągam taką strefę zgniotu, tak jak w samochodzie. Jeżeli obiekt testowany, czyli zamówienie, ulegnie zmianie, to zmienię sobie buildera i assert objecta. Natomiast 150 testów, które mam tutaj, są nietknięte, bo są napisane deklaratywnie, co bym chciał, żeby było, a nie imperatywnie, co masz zrobić. I wtedy będą to testy białoskrzynkowe, czarnoskrzynkowe, a nie białoskrzynkowe. Nie wchodzę w implementację, nie są dla mnie kruche. Nie niszczą się tych zmian implementacji. Dobra. Teraz, która z tych podejść można dyskutować, który test był fajniejszy, które liczenie prawdopodobieństwa było fajniejsze i da się bronić każdą z tych test. Dlaczego? Bo jeżeli mówimy o pięknym kociku, to mamy tutaj zjawisko estetyki. Poczucie estetyki, ale poczucie estetyki jest podpięte do twojej reprezentacji mentalnej. Jak sobie w głowie wyobrażasz swój kod, swój projekt, swój design? Większość z was jest bardzo młoda, więc sobie prawdopodobnie nie stawialiście nigdy w życiu takich pytań. Jak ja sobie wyobrażam kod, z którym pracuję w projekcie pracy? Jak? To kod. Natomiast jak już po 5-7 latach programowania, jak się ludzie nudzą, to sobie zaczynam stawiać takie pytania. Ja lubię takie pytania tam na szkoleniach, na seminarium rzucać zawsze. Wtedy bardzo ciekawe odpowiedzi pojawiają się. Jak ty sobie w głowie wyobrażasz kod?
są bardzo różne odpowiedzi. Niektórzy myślą fizycznie linijkami. Oni będą robili języki skryptowe. Pisz sobie linijkę, nie działa. To zmienia język, o działa. Nie wiem dlaczego. Skrypt działa, no to druga linijka. To jest bardzo fajne, można fajnie sobie to zrobić na przeglądarkę do bazy danych, natomiast duży system bankowy, gdzie jeden moduł ma 2 miliony linii kodu, to troszeczkę może niekoniecznie. Niektórzy chcą narracja, żeby dobrze brzmiała, żeby się czytało jak proza, o czym dzisiaj mówimy, i nie będą myśleć strukturami kodu, że jakieś prostokąty, że ekrany, albo sobie tak po 3 entery robią, takie grządki sobie robią ze ścieżkami. Różnie tam uprawiają, ludzie sobie chodzić, żeby fajnie wyglądał. Niektórzy myślą przepływem danych, a inni przepływem sterowania, to jest coś innego. Ludzie, którzy programują w językach funkcyjnych, slash funkcjonalnych, zależy od narzędzia, z którego pochodzisz, tam się wojny religijne coś tam nazywa, nie ustaliłem się, co nazywa jeszcze. Myślą rurkami, to jest bardzo typowe. Rurka wchodzi w rurkę, rurka zwraca rurkę. Mam higher order function, funkcję wyższego rzędu i mam closure, pchnięcie. To jest bardzo typowe, myślenie rurkami. Skalowiec, grubiowiec, haskelowiec, powiem, że on widzi rurki. Bryły, płaskie bryły w przestrzeni, maszyny. Ja osobiście mam takie kinestyczne, wizualne wyobrażenie bryły w przestrzeni. Dla mnie elegancki kodzik jest tak proporcjonalny, jest jak katedra. Jest tak, tu nie za dużo, tu nie za dużo, to jest tak proporcjonalny, wszędzie jest proporcjonalny. Idę sobie gdzieś tam na wakacje, wracam, a tu wyguliło ze spodu. Który to patrzysz, który tam spuszczało? Ergeren już znowu, nie? Co ty mi robisz, człowieku? To nie burzy diesel. No jak to? Przecież to dobrze brzmi. Przecież to ma wcięcia? Nawet komentarze napisane. Czujecie problem? Mamy inną reprezentację mentalną w głowie, przez to mam podpięte inne poczucie estetyki i inne cechy. Już się nie będziemy zgadzać. I agile'ową wspólnotę kodu szlak trafia w tym momencie. Prostym rozwiązaniem jest to, jak kiedyś byłem liderem zespołu czy architektem, to sobie zatrudniałem do swoich zespołów ludzi, którzy mi pasowali. Czyli byli tacy jak ja, najlepsi. Mieliśmy wspólne poczucie estetyki, wszystko było fajne. To jest oczywiście ograniczające, bo nie wyjdziemy poza pudełko pewno, ale wtedy nie ma konfliktu. Więc zawsze zastanówcie się nad tym, co to znaczy, że kodzik jest elegancki. Teraz my tutaj będziemy sobie mówić o kodzie prozaicznym. Nie jest mój ulubiony akurat, ale wielu ludzi, jak wujek Wotek, też kliniką pracuje, więc dlatego uznałem, że dla studentów to będzie fajny temat. Więc osnową, czy sceną, o którym się będzie rozgrywał nasz dramat prozaiczny, będzie czterowarstwowa aplikacja. Uczyli was w szkole, że warstwy są dobre? Dlaczego są dobre? Bo myślę, że ogry mają warstwy i tak dalej. Bo można je wymienić. Wymieniliście kiedyś warstwę? Nie, ale potencjalnie w razie Niemca jest taka opcja. Mogę, będę mógł. Ja raz wymieniłem warstwę po rezydencji w jednym systemie z politycznych powodów, zmieniliśmy bazę danych, bo klient nie chce kupić na Sybase, tylko musiał być na Whatever. Warstwy nie służą do wymiany. Znaczy tak mówi książka, ale nikt tego w praktyce nie zrobił. Prawdopodobnie służą do tego, żeby hierarchizować informacje. I tutaj podam na przykład czterowarstwowej, nie trój, jak uczą w szkole. Cztery, warstw może być ile chcesz. Typowa niemiecka architektura, niemiecki architekt, minimum 7 warstw sobie. Poniżej to jest obciach. I między każdą DTOS-y Polacy przepisują GetSet, DTOS, prawda? I to jest jakby i podcernik sobie to trudno. To czterowarstwowa architektura wzięta z domain driven design, z tego podejścia, gdzie mamy warstwę user interface'u, gdzie sobie user tam coś poczyna. Mamy pod spodem API, czyli co system robi. Komponent, który ma ten proces modeluje. Proces albo zasoby, jeżeli chcemy mieć restful i mieć naklejeczkę na to restful, to może zasoby, co często nie ma sensu, to nie jest ważne. Poniżej są reguły domenowe, o których nam powie ekspert dziedzinowy, nie user. Na przykład, jak robicie system do księgowości, ekspertem będzie najstarszy księgowy w firmie, ale nie będzie userem nigdy. On nie ma interesu, żeby w to klikać, nie ma czasu na takie pierdolone jak klikanie w to. Super junior księgowy będzie klikał w buja, a super senior księgowy powie wam, jak to działa, żeby na bez roku prezes miał Porsche. I domen ekspert opowie nam o dziedzinie tego problemu i na dole jakaś infrastruktura techniczna, jakieś bazy danych, kolejki, podpisy cyfrowe, sterowniki do maszyn, cokolwiek tam sobie robimy. Typowy soft biznesowy, jaki prawdopodobnie po studiach, jak będziecie w lubelskich firmach wykonywać. Znaczy, niekoniecznie musi być tylko struktura, może być inną strukturę, jakiś system, który traficie, to zależy. Różnie może być, ale taki bardzo schabowy klasyk, mówmy się. I możemy sobie wyobrazić, że ta górna warstwa aplikacyjna używa klocków dziedzinowych, żeby ułożyć z nich ten scenariusz. Taki typ
mogły scenariusz, gdybyśmy sobie rozpisywali go poprzez User Story, czy poprzez Scale, też nie wie, co jest lepsze, to jest bardzo duża różnica. Mamy tworzenie zamówienia w tym naszym przykładzie, dodawanie produktów, realizację oferty, zatwierdzanie oferty, grube case. Ale chcę pytać się eksperta czy innego, jak się na przykład zatwierdza oferta, bo mówię bardzo dużo szczegółów, o których user nie wie. User nie powinien wiedzieć i rozumieć pewnych rzeczy. Ja na przykład jaka jest prowizja. Chęć by to zalała, jakby się dowiedział. Na przykład. Albo nie musi wiedzieć, że jak nie ma produktu, to dopiero fabryka je produkuje, bo sprawdzamy z Chin. Nie ma tego wiedzieć user w żaden sposób. Więc mamy pewną prozę, która opisuje nam, co się po kolei dzieje, żeby zatwierdzić ofertę w takim nietrywialnym splitingu. Teraz przejdę sobie do kodu aplikacji. To jest kodzik w Java. Zakładam, że każdy niekoniecznie umie pisać w Java, ale przynajmniej czytać Java. Czyli tak zwany to jest język wąsaty, czyli jakikolwiek język wywodzący się z C++. Czy programujecie w PHP, ze skrzaczkiem, czy tam z kolejnym, to jest to samo. Generalnie mamy metodę, mamy nawiesiki, mamy if i counter, i radość pojęta zdziedziczyć. Tyle, to są proste akcenty języki. Mamy na przykład jakiś ciekawszy case'ów. Zatwierdź mi to zamówienie. Na wejściu podaję numer zamówienia, nie obiekt dziedzinowy, bo to nie jest przeglądarka do bazy danych. No i czytamy sobie. Gdy są kropki i nawiasy, pobierz rezerwację po numerze zamówienia. Jeżeli rezerwacja jest zamknięta, jest to problem. Wygeneruj z rezerwacji ofertę, biorąc pod uwagę rabaty, tak klient. Jeżeli oferta nie jest taka sama, jak ta, którą widział na ekranie, jest to problem. Pobierz klienta, nie tego, który jest właścicielem rezerwacji, tylko tego, kto pracuje w sesji HTTP. Jeżeli klienta nie jest stać na całkowity koszt oferty, jest to problem. Zapisz to, zcharżuj klienta, całkowity koszt i tak dalej, i tak dalej. To jest taki transaction script. Mógłbym to zrobić zdarzeniami, że robię jedną rzecz, zdarzenie, inne moduły działają sobie asynchronicznie. Chciałem tylko pokazać całą historię tutaj. Ta historyjka, gdy usunę kropki i nawiasy, wrócę. Jeden do jednego to, co powinien dostać od domain eksperta. Z tym, że zauważcie, nie jest to user story, gdzie ja użytkownik chcę coś tam sobie robić. To jest domain story, czyli co się dzieje w tym biznesie. Co? Fajny kodzik? Warto walczyć o to, żeby wyglądał jak proza? Chcemy pisać taki kodzik? Wasz wygląda podobnie, czy trochę inaczej? Czy bardziej tak jak na poprzedniej prezentacji, gdzie M, kropka, coś tam? Mam zdjęcie. Nie ścimony ekranie. Mam zdjęcie. Sorry, nie mogłem się utrzymać. Znaczy, mogłem, ale nie chciałem. Więc mamy tutaj zdania. Podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka czasu. Kropki to są spacje, zdania. Czasowniki z małej litery, jestem w domu. Jak osiągnąć tej klasy kodzi? No to jest bardzo proste. Wystarczy trzymać się starożytnych technik z lat 70. Od lat 70. czas, gdy były dozwolone silne sytuacje psychodeliczne, to był bardzo duży postęp w IT. Od tamtej pory nic, naprawdę nic nowego nie wymyślono. Nic, czy mamy QRS, mamy teraz event i tak dalej, to jest odżywany komplet. To wszystko było. Dobrze, paradygmat. Czy rozumiemy łącznik, jakim programujemy? Zobaczmy, z czego Was uczą tutoriale. Co to jest struktura danych? Struktura danych to jest jakaś paczka, gdzie mam pola i getery i setery. W Java trzeba je napisać, a w C-Sharpie się to samo robi. Super fajnie. Struktura danych. Czyli to są lata 70. Tak to się tak pisało tam w C, bez plusów. Albo lata 80. i Turbo Pascal. To jest to samo. A teraz mam NCX Service. To samo. Nic nowego. Dobrze, ja bym zrobił obiektowo. No to zastanówmy się, jak wygląda paradygmat. Abstrakcja. Obiekt jest agentem, który odbiera sygnały. Kapsulacja nie obchodzi mnie, jak on to robi. Pola są nieistotne. Polimorfizm, zmienne zachowania. Zachowania to są przesądne klasy. Nikt tu nie mówi o polach. Dziedziczenie, technika wspomagająca polimorfizm, czyli zmienne zachowania. Znowu nikt tu nie mówi o polach, zobaczcie. A jak często w szkole was uczyli dziedziczenia do wyciągania przed nawias wspólnych pól? Pracownik i klient ma imię, przed nawias do usera. Nazwisko, przed nawias. To jest modelowanie struktur danych, a nie obiektów. I nagle się okazuje, że pracownik nie może być naszym klientem, bo nie może mieć dwóch typów w normalnym języku programowania. To z plusami, raz to powinien ten błąd, który robi trzy, tak? I wtedy spoglądając w ten sposób mój klient, jakie ma zachowania. Can afford, czy jest ciebie stać, nie tak jak wcześniej,
wróćmy, to napisał według tutoriala do jakiejś tam Ethic Framework czy do Hibernate'a. Client, get status, client, get port, client, get, wyciągam dane, set, ustawiam seterami jakiś port. To jest w Pascalu, to jest w języku projektowym. Sygnał, can afford, to jest kwerenda, pytam się, stać się czy nie stać na pewną kwotę. I drugi sygnał, płacz, charge'uję Ciebie drugą kwotę. Nieważne jak to robisz, jakie tam masz pola, nie obchodzi mnie to. Jest nieistotne bardzo. Nie użyję tu dziedziczę, muszę sobie zrobić za strategię, gdybym chciał inaczej usuwać klientów VIP, a inaczej gold partnerów, inne limity kredytów. Dziedziczenie byłoby strzałem w stopę, bo znowu można kilka statusów. Więc obiekt ma sygnały, pola są dla mnie nieistotne. Pola będę musiał później. Dobry obiekt jest jak dobry programista. Apatyczny, introwertyczny i samolubny. Apatyczny niewiele robi, jest leniwy. Introwertyczny skupia się na swoim wnętrzu, jest hermetyczny i nie wchodzi we wnętrze innych. Tak jak siedzisz w pociągu w przedziale, to cię pyta, jak się pan się czuje? Moja sprawa jest hermetyczna. Samolubny zajmuje się swoją robotą, deletuje innym robotem. Jak będziemy mieć swoją osobowość, przykład nasz obiekt będziemy w domu. Dobrze. Już wiemy, czym jest obiekt. Teraz, żeby się dobrze zapamiętali. To jest struktura danych. Człowiek, pobierz system trawienia, pobierz otrzewo, trudne słowo, pobierz żołądek. Wypruwasz mu flaki na wierzch i wkładasz do żołądka dwa kawałki kiełbasy. Tak? Nie pytasz się go, czy jest głodny, czy lubi kiełbasę, to jest nieistotne. Wypruwasz flaki i wkładasz tam kiełbasę. To nie jest obiekt, to jest struktura danych. Struktura danych ma taki smell, taki smrodek wchodzi, że jeżeli zmieni się struktura, lepiej poznamy wnętrze człowieka, na przykład dowiemy się, że między otrzewną a żołądkiem są jakieś powięzi, które to trzymają. I dodajemy to do naszego designu, to nam się nie kompiluje, mamy ten słynny training wreck. Chyba, że w JavaScriptie sobie server side piszecie, to wam się na prodzie wywali, tak? Że właściwie testów nie mamy, to naprawdę się wywali. Tak? Kompiator to jest naszym przyjacielem. Natomiast jak wygląda obiekt? Człowiek, zjedz coś. Jeżeli nie lubi, to nie jest to istotne, tak, który jest, że I don't like, tylko że ja nie, tak? Dalej deleguje do podstępnego to pokój. Obiekty delegują sobie działania, są hermetyczne, dzięki którym mogę zmienić człowieka, że na przykład lubi, ale nie jest głodny, sobie schowie na coś do kieszeni czy cokolwiek innego. I teraz pytanie, co jest lepsze? Obiekty czy struktury danych? Bo też nie chcę was tutaj zostawić z przekonaniem, że coś jest lepsze. Absolutnie. Co mówił wujek Bob na ten temat? Kto czytał Pinkout? Zależy od czego. To jest pytanie kontrolne, bo jeżeli powiem wam taki tip, jak będziecie rozmawiać z konsultantami, konsultant zawsze mówi, to zależy. Więc pytanie kontrolne do konsultanta. Zależy od czego? I widzicie, można czynić z ekspertem, czy z wielkiej czwórki doradcą? Nie wymieniając nas firm. W firmie klasy, naprawdę są skrupulatne, takie tam. Zależy od czego? I tutaj ekspert poda ci dokładne tok rozumowania i aspekt, jaki bierze pod uwagę konsekwencje. Jeżeli mam strukturę danych, jestem pewien, że ona się nie zmieni, na przykład w systemie szpitalnym, ja dużo tam spędziłem czasu w takich systemach, norma ISO opisuje strukturę człowieka z 500 tabelek w bazie danych. Płci jest 11 w naszym gatunku, nie wiem, czy wiecie, ciekawostka. Sprawdźcie sobie w Wikipedii, jak to jest. To wtedy struktura jest stabilna, natomiast zachowania są niestabilne. Więc strukturę mogę eksponować, bo jestem pewien, że się nie zmieni. Natomiast gdy struktura jest niestabilna, ale jestem pewien, jakie są zachowania, to wtedy będę używał obiektu, obiekt ma publiczne metody, czyli API i prywatną strukturę, która się może zmieniać dowolnie. Więc i to jest dobre, i to jest dobre. Jak duży projekt mam i to oczywiście. To zależy. Więc jak piszecie sobie kawałek kodziku, piszesz w public class, wyobraź sobie, że kapitan bomba staje za twoimi plecami z blasterem wycelowanym w podstawę czaszki i zadaje trudne pytanie. Cóż czynisz? Strukturę czy klasę? I wujek Bob powiedział jedną mądrą rzecz, trzy mądre rzeczy, że się powiedział, jest taka, że nigdy nie wolno robić hybrydy, nie rób nigdy obiektu hermetycznego i jeszcze struktury, czyli getter i setter ustawione. Dlaczego? Bo prędzej czy później super, czyli konsultant radziaś, pojawi w ten projekt, się pojawił być może, i masz hermetyczny obiekt, ale masz getter i setter, on sobie to wydłubie, ustawia i na przykład da klientowi rabat, a klient jest nieaktywny. Nie wiedział, że trzeba get status sprawdzić ich. Nie wiedział, to nie powiedzieli. Dlaczego użyłeś setera? Tylko z weekendu jak Magero i to jest jedyny powód, żeby odpalić getter setter, tak? Mimo, że jest powiedziane nie odpalaj, bo to jest tylko dane z framework.
Dobra, mamy jeszcze funkcję w językach funkcyjnych, też funkcjonalnych, czyli czystą transformatę, już nie będę o tym opowiadał, i procedury, ale może wróćmy. Jeszcze być może do naszego miasta nie doszła moda na monady. Czy już macie monady w chodzie? Są monady? Nie śmieszy wam, czy dobra, nie ma? Funkcja. Funkcja może domykać funkcję w C, by po prostu wskazić do funkcji. Pamiętacie to jeszcze? Było coś takiego. No i też sobie są pracę doktorską na ten temat, zrobił w skalę, tak język. Dobra. Gdzie mam na przykład, a to słabo widać może, czy tak jest. Mam sobie, jeżeli w Java to jeszcze rok temu nie miałem funkcji, mogłem je emulować w zamian strategii. Mam sobie jakąś metodę wystaw fakturę, a jak się liczy podatki? Zależy w jakim kraju. Macie tak, że robicie wdrożenia do różnych klientów i jak to zrobić? Ale tak mówi, zrób brancha repo. Brancha repo jest dobry na wszystko. Zgadzam się, do momentu ty nie musisz merge'ować. To jest smutni ludzie się, żeby to merge'ły. I Git tutaj tylko troszeczkę pomaga tak naprawdę. Tylko troszeczkę. W prawdziwym świecie. Tutaj mam funkcję, polityka podatkowa, która domyka mi generalny smutny algorytm fakturowania, gdzie w tym miejscu policzy podatek na różne sposoby. Czasem tak, czasem tak, czasem tak. Jak sobie to domknąć. Tak jak mówię, wzorce strategii lub prawdziwą funkcję, że mam funkcję. Procedura, tutaj robimy wszystko, co lubimy. Duży coupling, zero kohezji. Procedura orkiestruje mi po prostu wszystkie i funkcje, i obiekt, i struktury danych w jedną tubę procedurę. Więc ta procedura, widać tutaj, posługuje się wszystkim. Mam obiekt, rezerwacja, funkcja, kalkuluję ofertę, funkcję, oblicz rabat, sprawdzam i struktury danych, oferta. Te wszystkie klocki mogą już być razem w jednym kodzie. Ja wiem, że są wojny religijne, czy jest lepszy obiektowy, czy funkcyjny. Oba są fajne nawet w jednym miejscu obok siebie. Bo do czegoś innego mi służą, jeżeli rozumiem, do czego służy klocek, mogę je spokojnie łączyć. Musimy pamiętać, że ta Java jest takim językiem, gdzie te wszystkie cztery klocki robią się słówkiem slash. Po prostu tak jest i trzeba mieć dobrą świadomość, co ja w tym momencie chcę zrobić. Teraz tak, jak możemy dojść do tego prozaicznego kodu? Z języka polskiego pewnie pamiętacie, że mamy podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Rezerwacja do tej frontu w jakiejś tam ilości. Tak mówi ekspert dziedzinowy. To zdanie może być wielokrotnie złożone, czyli przecinek powie do tej frontu przecinek. Pod warunkiem, że ten produkt jeszcze nie istnieje i że jest dostępny dla właściciela rezerwacji. Czy to już ify, to będą reguły biznesowe. Potem, że to orzeczenie dopełnienie, czy po naszemu obiekt metoda parametry. Widzicie, dlaczego my to, co ma litery, które były wrzucone? Ma się to obronić? Po naszemu tak by to wyglądało. Powiedzieć, ach, to jest prosty przykład. W prawdziwym świecie to się dodaje produkty z rabatem per klient. Okej, czyli mamy przydawkę. Było w szkole? Bazinga, było przydawkę. Z angielska closure również. Inne tłumaczenie closure to jest domknięcie, czyli mogę sobie domknąć. Domknąć jedną metodę, inną metodką i funkcja może zwracać funkcję, więc mogę nawet to w ten sposób napisać. Funkcja generuje rabat per klient, zwraca mi politykę rabatową, która nalicza rabaty, ta polityka domyka mi funkcję dodaj i summa summarum mam dosyć złożony design, czyli fabryka zwraca wzorzec strategii, to generuje rabat jest fabryką, gdybym mówił obiektowo wzorcami projektowymi, to zwraca wzorzec strategii i ta strategia domyka mi metodę dodaj. Czyli co, da się nawet troszkę bardziej złożone rzeczy wyrazić kodą? Ile mamy czasu po tym wszystkim? Już, dobra. Czyli podsumowując, przejdę do podsumowania. Ostatnie tylko, ta dzida na koniec. Kontekst ma znaczenie. Słowo według współczesnej lingwistyki ma znaczenie tylko w kontekście, z niego wynikają reguły. Jeżeli sobie spojrzymy na poprzedni przykład, klient. Czy na pewno to jest klient? Takie coś, co ja mam Kenneford i Charles, na pewno to jest klient? Błąd, który często robimy, że zbyt wcześnie znajduje się nazwę klasy. Jeszcze nie wiesz, co to robi, jeszcze nie wiesz, jakie to reguły modeluje, ale już masz na to nazwę. A może takie coś, co ma metody Kenneford i Charles, to jest płatnik? To jest lepsza nazwa, płatnik? Płatnik płaci, tak? Jak was w szkole uczyli analizy adiektawej? Czytasz tekst, szukasz grubych rzeczowników, robisz sobie taki worek na rzeczowniki, później małe rzeczowniki do worka, a później czasownik. Gdzie to dopasować? Ani tu, ani tu. Do Tilsa. Do managera, do helpera, do performance base, managera, tak? Do serwisu.
Okej, czas nam się skończy, tak? Także w tym razie nie będę przedłużał, skończę tym orałem słowo na końcu. Na początku to jest jakieś ble, masz metody, masz reguły, dopiero wiesz, jak to się nazywa. Dzięki za uwagę.